Hej, witajcie ponownie w przygodach Kapitana Pazura. Kontynuujemy naszą zabawę na kolejnym poziomie, to są blanki bodajże. Wstałem za szybko. Udało mi się zdobyć bodajże 1 000 000 punktów, za które otrzymałem dodatkowe zdrowie dla Pazura. Dlatego punkty się to tam wyzerowały w lewym górnym rogu. To jest kolejny powód, dla którego naprawdę warto biegać po zakamarkach i zbierać klejnoty. Każde zdrowie jest tutaj na wagę złota. Chwilowo próbuję się skupić, o właśnie, na zebraniu tego smoka. Mogłem bardzo prosto tutaj zginąć poświęcenia dla jednego smoka, bo to te bagna, które są na dole, są równie niebezpieczne co kolce w poprzednim poziomie. Mysz. Znalazłem mysz. Teraz tylko pytanie, czy mi się ta mysz może przydać. A, może tutaj by się przydała, jeżeli chodzi o skoki. Ale to nic, trudno. Zbieramy i idziemy dalej. O, skubany strzela też dołem. Załatwimy sobie go w ten sposób. Mam bardzo dużo amunicji, teraz jeszcze zdobyłem. Tak więc możemy sobie pozwolić na strzelanie. Jest tu mysz, zanim ją zbiorę. Aha. Chciałbym się rozejrzeć po terenie. Zobaczyć, do czego ona może mi posłużyć. Ojej, ale ich tutaj było. A, tam był chyba ukryty teleport. I ta mysz mogła mi posłużyć do wskoczenia tam, prawdopodobnie. Wow. Mogłem się najpierw rozejrzeć, zanim tutaj skoczyłem. Tak jak zrobię to teraz. Wszędzie bagno. Aczkolwiek w tych miejscach, w których są skarby, nie mam. A, nie odpuszczę tej sztabki. Zeszłym razem udało mi się zdobyć wszystkie. Więc teraz też się postaram. O, w pięknym stylu. No, wylatują te takie eliksiry zdrowia bodajże, żeby nie wiedzieć jak to nazwać. Wow. Poczekam na strzał, tak właśnie teraz. No. Wszystko się jakoś udało. Teraz zapisana. My dalej. Zbieramy sobie skarby. 27 naboi. Nie wiem jak zwiększyć ilość pazurów tych magicznych. Ani dynamiki. To pewnie też można w jakiś sposób znaleźć. Bezproblemowo. Jak amunicję. O, właśnie, teraz amunicja wypadła. Wszystko zbieramy. Teraz zauważyłem tutaj ognisty miecz, coś bardzo ciekawego. W grze możemy często właśnie znaleźć tego rodzaju moce. Ogniste, nie wiem, nie jestem pewien czy lodowe, ale są różnego rodzaju właśnie te miecze. Kurczę, próbuję przejść tak, żeby nic mi się nie stało. I dopóki mam moc... Ajajaj. Nie wskoczy tam. Szlak. O, jakoś mi się to udało. Trochę strasznie zdra, ale niedużo. O, tutaj jest jedzonko. Tak więc się troszkę zregenerowałem. Tam u góry jest korona. Kolejna zresztą. Bardziej wartościowe są czaszki. O, moneta. Sobie pozbieram. Hop. Nic nie ma. Generalnie z tymi
kolumnami drewnianymi jest taki problem, że na przykład te za mną są w tle, tak? Nie mogę sobie na nie stąpnąć, a te wyglądają identycznie do tamtych. Natomiast na te mogę sobie wejść. Ciężko czasami... Tu jest telefon. O, i na przykład tutaj też nie mogę przeskoczyć. Ciężko czasami wykryć, które, na które można stanąć, na które nie można stanąć, które są w tle. A które nie. Teraz tak, staram tutaj wskoczyć na... O. Poświęciłem się dla tej korony. Jedno całe zdrowie, 1 000 000 punktów. Dobra, nadrobimy to zdrowie. Spokojnie. Wygląda na wyzwanie. Chyba już nadrobiłem. Wow! I straciłem to zdrowie. W taki dosyć bardzo głupi sposób. Nie wiem, co jest pode mną. Staram się tutaj jakoś zejść bezpiecznie. Jest czaszka. Coś, czego nie miałem w przednim poziomie. Jest też dosyć takie... dosyć ciężkie wyzwanie z wyglądu. Spróbuję to zrobić. Jak zginę raz, to już nie będę się za to zabierać. A może jeszcze raz spróbuję? Chciałbym tą czaszkę kurczę zdobyć. This looks challenging. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Wow. Udało mi się, dobra, jest okej. Trzeba było dobrze wyczuć moment. Aczkolwiek zmieniła mnie ten ostatni podest wysuwający się, bo on wyskakiwał nierówno, ale nie obił, nierówno z resztą. Ale jakoś mi się udało na żywioł to zrobić. Teraz nie jestem pewien, ile ja mam punktów i co ile punktów otrzymywało się zdrowie, ponieważ w miejscu, gdzie są punkty, zasłaniają mi klatki Prapsa. Więc nie wiem, ile mam, ile już zdobyłem. I czy to się zeruje? Czy to się zerowało? A może mi się tylko tak wydawało? Dobra, zanim pójdziemy dalej, bo tutaj idziemy tak praktycznie cały czas w lewo, rozejrzymy się tutaj. Tutaj jest kolejne wyzwanie tego typu. Powinienem mieć już w tym wprawę, więc lecimy. Mówię, że jak zginę, to nie będę się już bawić. Dlaczego to tak... Aha. No więc tak, więc zmienił mnie ten podest znowu. Mam już 4 zdrowia tylko. Będę je oszczędzał, na razie damy sobie słowo z tymi skarbami. Kurde. Nie chciał się przesunąć, skubając, nie mogłem wskoczyć. Jakbym wskoczył na niego, to prawdopodobnie straciłbym zdrowie. Dlatego nie chciałem tego robić. Teraz tak, tu mamy bagno. Tu mamy po raz kolejny te wyskakujące podesty. I udało się. Udało się. Tam widzę koronę, więc zanim tam pójdę, on sobie tutaj chodzi. Aha. To tak mało zachęcająco. Robinka i znowu te podesty. Nie zdziwiłbym się, jakbym teraz to zlamił przez przypadek. O, było blisko. Jak ja tam to zdobyć? Cholera. Zdrowie, flaszeczki, no szlak. Flaszki ze zdrowiem. Znowu te podesty. Wow. Tam była bodajże mysz, nie? Tak czerwona. Czerwona bodajże jest, działa dłużej. Chyba wiem, po co ona tam była. Tam jest pieniążek. I nie wiadomo, co tam jest jeszcze, poza tym, że jest pieniążek. Zastanawiam się, czy zaryzykować i wskoczyć tam, czy nie. Mam 4 zdrowia, mało, ale... Kto nie ryzykuje, ten nie ma. I dostałem się gdzieś. Do ukrytego pomieszczenia. Co jest pode mną? Bagno. To niedobrze. Jeszcze jest do zdobycia jeden skarb. Ajajaj! Dobra, już się tam nie bawię, nie wchodzę tam. Mam 3 zdrowia, trzeba zacząć to oszczędzać. Bo marnuję to. Miałem tyle nazbierane, a w tym poziomie straciłem sporo.
teraz szybko do góry. Ła, ajajaj. Dobrze, że z nim wypada tyle tych flaszek. To się chociaż wyleczę. I mamy przejście do następnego etapu. Ale zanim przejdziemy do następnego etapu, musimy powstrzymać bossa. Captain Nathaniel J. Clue. It's payback time, Lero. Lero. Tak, jeżeli dobrze czytam. Miałem francuski, a nie potrafię. O! Koleś się broni. Ajajaj. Bossy tutaj spróbujemy tym zagranić. Skubany się broni. O, został zgłębiony odrobinę. Skubany, mam 70 zdrowia, on ma już raz 60. Muszę spamić przycisk. 55. O, jest, udało się. Ała. Szlak by go normalnie 30, ale nie jedzie. Jest, udało się. Ćwiartka zdrowia została, co prawda, ale udało się go pokonać. No i wypadł nam tutaj klejnot, jeden z tych 9 klejnotów, które musimy uzbierać. Muszę spróbować zgubić ich w lesie. Proszę bardzo, pojawił się i pierwszy klejnot. Jest i ekran związany z punktami. Bardzo słabo mi poszło w tym poziomie. Nie było to proste. O, krzyże były najbliżej. Dużo sztabek było, można zdobyć. Nic nie udało się skompletować. Krzyże były najbliżej. No i... następny poziom przed nami. Droga przez las. O! Łucznik. Bardzo sympatyczny poziom. Pamiętam go z kiedyś tam. Ale tym zajmiemy się następnym razem. Zapraszam was do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia. Cześć!